Hej, cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu z LGS. Mamy dzisiaj wtorek, przepiękny, słoneczny dzień w Lublinie, ale niestety ja uciekam do pracy, więc zobaczymy się tylko wieczorem. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja już, słuchajcie, jestem na mieście, śmigam sobie właśnie dlatego, że jestem umówiona na piercing dzisiaj. Robię sobie kolczyki. Zawsze mi się marzyło, żeby mieć kilka fajnych kolczyków, a nigdy się nie mogłam zebrać, więc dzisiaj idę. Zobaczymy, czy będzie bardzo bolało. Mam nadzieję, że nie. I mamy, słuchajcie, przepiękną pogodę dzisiaj w Lublinie. Jest po prostu jakby był środek lata, a mamy koniec września. Ale ja pamiętam, że w tamtym roku też była taka piękna pogoda. Tak naprawdę chyba do końca września, więc oby było tak dalej. Dobra, śmigam, słuchajcie. Jak jest? Nie, jest porządku. Polecam. Bolało? Nie, tak, wiesz, maskotało. Cały dzień minął. Jestem właśnie na myjce samochodowej, ponieważ wczoraj byłam umyć samochód, ale panowie z naszego osiedla remontują nam parking i cały samochód mi zakurzyli, więc muszę moją czarną strzałę obmyć z kurzu. Poszło całkiem sprawnie, muszę Wam powiedzieć. Spadamy do domu. Hej, hej, a gdzie ja mam usiąść? Moment, proszę Pani, what? To jest mały... Co się dzieje? A to już wszystko zabrałaś ze sobą. No tak, bo już nie wracam do domu. Hej, Justyna! Witam Cię! Witam gorąco, zapraszam. Welcome to my crib! Idziemy, słuchajcie, na ciuchnat chyba, co? Katarzyna? No jedźmy, jedźmy, no. Masz coś dla mnie do jedzonka? Mam dla Ciebie bułę i sok. O. Jak za dawnych sok pomarańczowy. Dziękuję Ci, kochana. I najzdrowszą, bezglutenową, free bułkę z boczkiem i serem. Najlepsze wege. Jak zakupy? Proszę bardzo, siateczka duża. U mnie skromnie, jedna rzecz, ale to nic. Ale bardzo ładna. Idziemy teraz po coś do jedzenia, tak, i spadamy. Dziewczynę, którą spotkałyśmy w Ciuchlandzie i trącnęłam ją łokciem i się nie okazało, chcę, że nas ogląda. Stoimy sobie, słuchajcie, na światłach i tutaj jest jakaś w ogóle wyznanie miłości. Informacja dla mnie? Tak. A jaki Piotr? No ja nie wiem, no... no. Taki był kiedyś w tym liceum, taki Piotr. Myślisz, że to on? Myślisz, że tak mógł się tutaj ujawnić? No, że może nagle zobaczył mnie, że się zmienia i stwierdzi, że może jednak się nadaje na dziewczynę? Ja nie wiem, Kasia. Chyba tak. Pozdrawiam Cię, Piotr. Tak, jak to ostatnio? Coś Ci się dzieje? Witam, to ja. Gdzie tak? Jak mi zwołałaś z łazienki film. A. Witam, to ja. Bo tak co mi sobie wysyłamy filmik. Co Ci się stało w to? Słuchajcie, dziewczyny, pytacie, ostatnio pytałyście, jak tam te kolczyki. Kolczyki są super, tylko jestem w trakcie gojenia i niestety ten tragus goi się... Najgorzej? No troszkę słabo, więc tak muszę tutaj kontrolować sytuację, ale ogólnie wszystko jest ok, po prostu wszystko musi się zagoić. Te kolczyki w płatkach 2 miesiące, tragus 6 miesięcy, więc trochę to wymaga poświęcenia, ale jest ok. Boli, tak, bo pytałyście, tak, boli. Ale przeżyjesz to dla piękna. Ale nie jest to ból taki nie do zniesienia, więc... A co tam dobrego jesz? Widzisz, co, u Kasi są ciasteczka. Wspaniałość. Jakieś w ogóle wspaniałe... Z Belgii ciasteczka. Belgijskie ciasteczka. Otwórz. Ja je bardzo, bardzo lubię i bardzo dobrze znam. A, takie do kawy. Do kawy, więc możemy pomóc, bo one są z karmelem. Okej. No droga. Mogę czynić honory? Czyń honory i pomóż w kawie. Sprawdź, czy dobre. O ja. Mam dwie paczki, więc może nam starczy. Fantastyczne. Tak?
To ja też spróbuję. Mega. Tak. Bardzo dobre. Warto jest to ciastko tego. Dobrze, że to mam siłownię o 8. Przyszło do mnie zamówienie. Moje i Justyny, bo Justyna zamawia też do, również do mnie. Przymierza właśnie spodnie. Ochyla rąbka tajemnicy. No nie są złe. No nie? Ładniu się. Naprawdę nie są złe. No, ja też mają takie chcę. Ładne tutaj. Ej, ładne. I tutaj mają, wiesz, gumkę, więc są takie swobodne, bardzo wygodne. Ładny tutaj szwedzik, w sensie są luźne, nie są dzwonowate. No moim zdaniem są fajne. Naprawdę są ładne. Też chcę takie. Bardzo fajne. I były jakieś chyba... Skitu ładne. A jakie są jeszcze kolory? Coś jeszcze, nie pamiętam, ale coś jeszcze było na 100%. Także zostawiam je na 100%. I hit! Bluza hit! Zaraz Ci pokażę. Bluza ogólnie bardzo ładna była na stronie. Tylko to tak trochę się świeci. Chciałam sobie kupić ostatnio koszulkę z nią. Ale nie, ja ogólnie tą farabatę bardzo lubię, tylko... No to jest taki... No taka naklejka. Dotknij poza tym tą bluzę, no tak jakby troszkę... Licha. Licha, więc... Nope. Stylizacja zmieniona, twarz ogarnięta, włos rozczesany. Nagrywamy z Justyną nowy film o trendach. Proszę bardzo, przepiękne ubrania tutaj sobie leżą. Jest Justyna, operator kamery i mikrofonu. Tak, coś tutaj próbuję, ale... Próbujemy właśnie tak ustawić mikrofon, żeby nie było tego takiego szumienia, o którym zawsze piszecie, że ktoś chrapie albo jakiś stary dziadek tak obok nas śpi, a to jednak nie. To ten mikrofon. Justyna już poszła, nagrałyśmy pierwszą część filmu, którą będziemy nagrywać drugą część. I wiecie co, zadamy coś dobrego. I tak się dobrze składa, że ostatnio znam bardzo fajny przepis w internecie na fit sernik z mango. Uwielbiam mango i akurat mam wszystkie składniki, więc może zrobimy coś dobrego. Ok, wszystkie składniki mamy już przygotowane i do wykonania tego deseru będziemy potrzebować przede wszystkim serek wiejski. Ja mam tutaj serek wiejski bio od Piątnicy, naturalny, bez konserwantów i jest on wyprodukowany z mleka ekologicznego, ma krótki skład, co świadczy o jego naturalności. Kolejny składnik to galaretka, ja mam tutaj galaretkę cytrynową, mango. Pamiętajcie o tym, aby wybierać miękkie mango, bo wtedy jest słodkie i soczyste. Mleczko kokosowe oraz nasiona chia. Do ozdoby możemy dodać również miętę. Tak jak widzicie, są to naprawdę bardzo proste składniki i na pewno większość z Was ma je w lodówce. Pierwszy krok to zalewamy naszą galaretkę cytrynową wodą. Ja mam tutaj 250 ml wody. Zalewam galaretkę. Mieszam. I tą galaretkę zostawiamy do wystygnięcia. Ona musi być chłodna, ale jeszcze taka, wiecie, w konsystencji bardziej wodnej niż takiej stałej. Galaretka stygnie, więc teraz musimy zająć się zblendowaniem mleczka kokosowego z serkiem wiejskim. Tego mleczka kokosowego potrzebujemy pół szklanki. Ja mam tutaj troszkę więcej, bo jakoś tak nam zostało. Do naszego mleczka kokosowego dodajemy serek wiejski. Ja ten serek bardzo często jem w pracy właśnie na drugie śniadanie, na słodko lub wytrawnie. Bardzo mi smakuje, bo twaróg ma tutaj puszystą konsystencję i mleko, które jest dodane, jest naprawdę najwyższej jakości. Jeżeli chodzi o nabiał, to ja zawsze staram się wybierać produkty ze sprawdzonego źródła, gdzie zwierzęta karmione są naturalnymi paszami, mogą się swobodnie pasać na łąkach. Także dodajemy to. I teraz tą naszą masę musimy zblendować. Galaretka nam już przystygła. Powoli zaczęła się ścinać, więc musimy ją teraz przelać do naszej masy kokosowo-serowej.
wlewamy. I teraz wszystko delikatnie musimy ponownie zblendować. Teraz tą całą masę musimy podzielić na dwie części. Do jednej części dodamy nasze na chia, a ta pierwsza część powędruje do naszych pucharków. Mamy połowę. To moja pierwsza partia deserów. To wstawiamy do lodówki na 15 minut, po to, żeby właśnie ta galaretka fajnie połączyła się z serkiem wiejskim, z mleczkiem kokosowym. Tu mamy drugą porcję naszej masy i dodajemy do niej nasze nasiona chia. Myślę, że tutaj dodam dziś z 3 łyżeczki. Troszkę mi się zmieniły proporcje niż te, które są podane w przepisie. Nasze deserki wyciągnęłam z lodówki. Zobaczcie, pierwsza warstwa się już porządnie ścięła. I teraz do niej dokładamy drugą warstwę z nasionami chia. Druga warstwa naszego deseru jest już w pucharkach. Teraz całość ponownie wstawiamy do lodówki, tak aby ser dobrze się nam ściął. No i potem przejdziemy do trzeciej warstwy. Na sam koniec dajemy trzecią warstwę i mamy tutaj zblendowane mango. Oczywiście możecie dodać każdy owoc, mogą być to maliny, truskawki, borówki. Na świt sernik możemy również ozdobić świeżą miętą i tak naprawdę deser już jest gotowy. Mam nadzieję, że z tym jutro będzie smakować. Ja zabieram ten i życzę sobie smacznego. Cześć wszystkim, witam Was gorąco w czwartek, kolejny dzień tygodnia z LGS. Nie będzie dzisiaj bardzo ciekawie, ale dla nas jest to dzień pełen pracy, bo zaraz Wam pokażę, jak wygląda Kasi salon. Te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, to są stylizacje do filmu o trendach. Tutaj są kolejne rzeczy do zabrania, tutaj są aparaty, jest też Katarzyna i znaczy to są paczki do zwrotu, więc musimy te ubrania zwrócić w sklepie też, bo po prostu się nie nadają do kompletnie. Tak, ale te wieszaki musimy wszystkie zabrać i w tych ubraniach musimy wystąpić. Mamy, Kasia, po ile stylizacji? Po 5 i musimy się 5 razy przebrać na miejscu. Więc będziemy się w toaletach 5 razy przebierać, kręcić swoje stylówki wzajemnie. Tak, wczoraj kręciłyśmy gadaninę, dzisiaj czas na rozrywkową część filmu. Także myślę, że później się do Was odezwiemy, ale dzisiaj dzień pełen pracy, dużo musimy zrobić i musimy to zrobić szybko, dlatego, że mamy na to tylko kilka godzin. 3 godziny. I chyba już skończę gadać, więc jedziemy! Już mówiłam, że idealnie muszę Wam to pokazać. No dawaj! Wyglądamy tragicznie. Ja nie lepiej. A moje ciapki? Dobra. Dobra, potem zbierz to. No chyba. No właśnie nie wiem, chyba jakoś. Załóż najpierw but. Nałóż buta. Dobra. Ja nie wiem, nie wiem. Albo w kapuszkach. Dobra, no nie chce mi się chodzić na dwa razy, to muszę to jakoś przytargać. Good luck, Justyna! Wiecie co, jak miło jest jechać na miejscu pasażera. Bardzo. Bardzo komfortowo, w ogóle się nie trzeba denerwować i myśleć, wiecie, gdzie jechać i tak dalej. Ale przypomniało mi się, bo może odbierzecie to, że my tak narzekamy, że mamy tyle rzeczy i w ogóle tyle pracy z tym wszystkim. Ale to nie chodzi o to narzekanie, tylko chodzi o pokazanie, że naprawdę trochę wysiłku taki głupi filmik wymaga, bo to by się mogło wydawać, że 10 minut gadania o ubraniach to pff. Ale jednak... Tym bardziej, że my jesteśmy modelką, operatorem kamery, wizerzystką, stylistką. No musimy ogarnąć. Montażystką. Tak naprawdę musimy spiąć cały film do końca. I to też po prostu nie chodzi o to, że narzekamy, ale bardzo chciałabym pewne osoby uświadomić, że to naprawdę, słuchajcie, jest zajęcie na 100% i to wypełnia czasami nasz dzień w 100%. Więc nie narzekamy, cieszymy się, że mamy taką możliwość, ale to też nie jest tak, że wiecie, leżymy z założonymi rękami, tylko naprawdę rękawy są podwinięte i bierzemy się do roboty. Także dużo, mam nadzieję, fajnych filmów w przyszłości się pojawi. Też bardzo fajną serię
planujemy ciuchlandową, bo wiem, że bardzo lubicie ciuchlandy i ja się też cieszę, dlatego że myślałam, że będzie więcej narzekania, że tych rzeczy nie można kupić, a widzę, że dziewczyny naprawdę są zainspirowane. Zresztą ostatnio jak byłyśmy w Ciuchlandzie, to spotkałam naszą Wickę, spotkałyśmy z Kasią naszą Wickę, która mówi, że została zainspirowana i właśnie dzięki nam do Ciuchlandów zagląda częściej, także bardzo nam miło. No i tyle, widzimy się dalej już w stylówkach na mieście. Jesteśmy, słuchajcie, gdzieś w połowie drogi. Teraz stylizację z motywem takim zwierzęcym trochę. Ja mam kiecę tą z mango, Kasia ma ciuch. Także zostało nam jeszcze z godzinkę pracy. Jest 14, więc max do 15. Mam nadzieję, że się wyrobimy. Także co, Kasia, do roboty? Ciśniemy. Jak tam, Katarzyna? Stylizacja numer 8. Widzę, że targasz płaszczyk. Dobra. Cześć wszystkim, witam was serdecznie. Niestety ciężki okres nadszedł na LGS, ponieważ właśnie rozpoczął się remont bloków na naszym osiedlu, a my nagrywałyśmy zawsze filmy u mnie w domu, dlatego że po prostu jest więcej miejsca. Tak jak pewnie słyszycie, wiercą tak już od godziny 8 rano. Co ja mam powiedzieć? Jest mi smutno. Tym bardziej, że dzisiaj chciałam nagrać dla was dwa kolejne filmy, ale no niestety nic z tego nie będzie. Nie dość, że jest przede wszystkim głośno, to po drugie jest ciemno, ponieważ musiałam się pozasłaniać z każdej strony, bo panowie tutaj chodzą po rusztowaniach i nas po prostu widać. Ale ładne uchwyty, kurczę, mega, z takim włosiem, czaderskie, naprawdę. Moja stylówka. Hej, hej, czekam na Justynę właśnie, ma przyjść zaraz. Ale mega lampa do kuchni, nad wyspę. Jaka dobra cena, 169 zł za lampę, całkiem spoko. Słuchajcie, witamy was gorąco w piątkowy, szalony wieczór. Hej, hej! Jesteśmy właśnie na mieście, możecie w tle zobaczyć nasz przepiękny Lublin. Jesteśmy umówione, słuchajcie, na kolację, na jakiegoś szybkiego drinka, więc fajnie. I w tle słyszycie, ludzie się po prostu bawią i w ogóle nie wiem, co się stało z Lublinem, ale coraz więcej fajnych, klimatycznych wieczorów, naprawdę. Także zapraszamy, jak chcecie przyjechać, to wpalajcie. Jak cegła! Muszę ją mieć. Czy iść dalej w melarz? Czy jest taka, wiecie, confused. Ale wiecie co, w tle jest chyba jakieś karaoke. Sobie ludzie śpiewają, bardzo sympatyczny wieczór, ciepły. Jutro jest ostatni dzień lata, więc... Dlatego jadę do Poznania, imprezować jutro. Cześć wszystkim, witam was serdecznie w sobotę. Jesteśmy właśnie w Poznaniu. Przyjechaliśmy tutaj na weekend. Wróciliśmy na obiad do restauracji Rynek 95. Dużo osób polecało. Podobno wspaniałe jedzenie. Słuchajcie, przywitała nas iście
przeciętna pogoda, bo nagle strasznie spadła temperatura, jest bardzo zimno, więc już bluzy założone. Jutro jest w ogóle pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, więc niestety nieuchronnie zbliżamy się do ciemnicy, chlupy, deszczu i ogólnego zła, więc no nie fajnie, ale dzisiaj typowo luźny dzień, musimy ogarnąć wszystkie zakupy, tematy, Leroy, Obi i te klimaty. A później ja muszę zmontować film, bo nagrywałyśmy w tym tygodniu przecież film o trendach, który czeka, leży, na zmontowanie czeka, tak to chciałam powiedzieć. A Katarzyna jest w Poznaniu, strasznie jej zazdroszczę, sama bym pojechała, ale no niestety nie ma szans, także może innym razem. Także tymczasem będę się odzywać do Was później. Całkiem przyjemnie macie, wiecie, w tym Poznaniu, podoba mi się. Przepiękne kamieniczki, mnóstwo miejsc do robienia zdjęć. Pierwszy wyjazd, na który kompletnie się nie przygotowałam, nie mam zielonego pojęcia, co można tutaj zobaczyć, ale może to i dobrze. Po prostu sobie będziemy chodzić, spacerować i oglądać. Aż tak dziwnie mi to. Właśnie, słuchajcie, robię pranie i tak sobie pomyślałam, że przetestuję może dzisiaj ten patent, który widziałam u dziewczyn z Bless Demes na Instagramie, żeby właśnie gąbeczki czy tam beauty blendery prać w pralce. Włożę je tutaj do tego woreczka ochronnego, żeby się nie rozwaliły. Ryzyk fizyk, zobaczymy. Okej, już dzisiaj mogę Wam zdradzić, dlaczego jesteśmy w Poznaniu, ponieważ nasz przyjaciel Artur bierze udział w mistrzostwach DJ-skich organizowanych przez Red Bulla i stwierdziliśmy, że trzeba go dopingować, wspierać i pomagać i idziemy właśnie na imprezę. Pierwsze miejsce Lublin? Tak jest. No to naszych kolegów, tak. Proszę bardzo. Jeden kolega, drugi kolega, trzeci kolega, a tutaj? Proszę, Tomeczek zawsze! Dzień dobry wszystkim w niedzielę. Wczorajsza impreza się udała. Artur zajął drugie miejsce. Szkoda, że nie pierwszy, no ale cóż. Idziemy właśnie na śniadanie, coś zjeść. Frytki belgijskie zajęły pierwsze miejsce. Frytki belgijskie o drugie w nocy zajęły pierwsze miejsce. Ale nie kebab. Nie, nie, nie. Fryteczki zdrowsze. Więc tak, idziemy na śniadanie, coś zjeść, jakaś jajecznica. Mam ochotę na herbatę w ogóle z cytryną. Najbardziej. No i idziemy też dalej zwiedzać przepiękny Poznań. Przyszliśmy na wystawę Salwadora. Proszę bardzo. Wejście 20 zł. Normalny bilet. I tutaj są wszystkie jego prace. Szczęśliwy, nie przesadzaj. Bo jest skórę. Trochę tutaj nieprzyjemnie pachnie. Wszyscy się śmieją, że to zapach Salwadora. Nie. Mi się chyba najbardziej podobają te na początku były takie prace. O tutaj, o te mi się podobają. O tym kalendarzu. Ciekawe, który to jest rok. Muszę Wam powiedzieć, że w Poznaniu bardzo mi się podoba architektura i połączenie właśnie cegły z takim eleganckim budynkiem. Pięknie to wygląda. Ten styl bardziej mi przypomina Wiedeń. Białe, przepiękne budynki, ozdobne. A ten tutaj styl bardziej mi przypomina może Szkocję. Taki klimat. Cegła brązowa bądź czerwona. Bardzo ładnie. Przyszliśmy sobie na spacer do parku Cytadela.
proszę bardzo. Dzięki Bogu jeszcze deszcz nie pada i jesteśmy właśnie pod dzwonem pokoju przymierza między narodami. Idziemy dalej. Troszkę wieje, ale cieszymy się, że jeszcze na nas deszcz nie pada. W ogóle mam cukierka z Zola. Pamiętacie te cukierki? Z musem, z Coca-Colą. Przepraszam, z kolą. Zobaczcie, są zajęcia z dresury psów. Bardzo grzeczne pieski, słuchają się z tego, co widać. A tutaj obok mamy rzeźby. Gdzie jest nasza pani przewodnik? Pani przewodnik, co te rzeźby oznaczają? Tutaj masz tablicę. To jest taka nicość zakotwiczona w rzeczywistości. O, dzięki. Cześć wszystkim. Nowy tydzień, poniedziałek, nowe wyzwania. Stara ja. Wiecie co? Wczoraj wróciliśmy przed pierwszą w nocy i dzisiaj naprawdę ledwo co wstałam. Ledwo sieńko, ale byłam już na siłowni. Jeżeli chodzi o Poznań, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę miasto mi się bardzo spodobało. Macie przepiękny rynek, bardzo mili ludzie i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda mi się po prostu w Poznaniu spędzić troszkę więcej czasu, bo jednak dwa dni na zwiedzanie to jest troszkę mało. Moje plany na dzisiejszy dzień to tak naprawdę montowanie, bo muszę zmontować dwa filmy. Widzę ciemność przed oczami, bo nie wiem, czy mi się uda dwa filmy zmontować, ale najwyżej po prostu posiedzę trochę w nocy. Więc zabieram się za montowanie, ogarnę ten bałagan tutaj, zrobię sobie herbatę. Tak zimno, że stwierdziłam, że sobie wyciągnę kocyk. Boże. Ale mam ciepłą herbatkę z cytryną i sokiem malinowym. Stwierdziłam, słuchajcie, że poniedziałek to jest dobry moment, żeby ogarnąć sobie szafę, dlatego że muszę pochować letnie rzeczy, bo już po prostu w nich nie będę chodzić. I odłożyć rzeczy, w których nie chodzę już minimum rok lub dwa lata. Bo po prostu w nich na pewno nie będę chodzić. Część też jest za małych na mnie, część jest za dużych, bo ja gdzieś tam przechodziłam przez ten okres takie zawirowania wagowe, więc dzisiaj robię sobie z tym porządek. Upolowałam, słuchajcie, koszulę przepiękną. Ona jest paskudnie wyglądająca, dlatego że jest pomięta, ale to jest koszula o fantastycznym składzie, bo tutaj macie wiskozę z bawełną. Ma przepiękne dwie kieszonki i wygląda bosko pod, już Wam pokazuję, takim swetrem, a jest to sweterek, który ostatnio udało mi się upolować i jest to, słuchajcie, sweter 100% kaszmir. Tak, słuchajcie, wygląda ten pierwszy sweter. On jest troszeczkę luźniejszy, ale naprawdę ma przepiękny materiał i tak pomyślałam sobie, że do na przykład właśnie takiej wężowej torebki, żeby się tak fajnie przepasać, będzie to fajnie wyglądać. Troszeczkę jest luźny na mnie, ale to nic, po prostu będzie luźny. Przy takich ciuchach to się w ogóle nie narzeka, nie ma rudzi, bo on kosztował chyba jakieś 7 zł, a naprawdę jest cały z kaszmiru, także rewelacja. Rzecz numer 2 to jest coś bardzo prostego, klasycznego. To jest golf szary z takiego fajnego materiału, to chyba jest wiskoza z jakąś domieszką, ale słuchajcie, jest przepiękny, jest tak milutki, jest taki ciepły i w ogóle nie widać po nim żadnych śladów kompletnie użytkowania. Także fajnie będzie wyglądać tak po prostu założony, ale też bardzo fajnie będzie go na przykład wpuścić w spodnie z wysokim stanem. Ostatnia rzecz, słuchajcie, to jest sweter i to jest sweter z takiego przyjemnego materiału, jest taki trochę jasno karmelowy i bardzo podoba mi się to, że to jest długi sweter, to jest praktycznie sukienka, więc do noszenia na przykład do kozaków albo do spodni skórzanych, albo do jakichś fajnych rureczek, nie wiem, strasznie mi się spodobał, jakoś teraz bardzo podobają mi się takie długie tuniki, sukienki, więc w Ciuchlandzie też chyba za nie dychę, także na plus. Także ja, słuchajcie, zabieram się za porządkowanie szafy. Muszę wszystko poskładać, wyciągnąć swetry, uprać, żeby były pachnące, świeże, wiecie, gotowe do założenia. A z Wami się już żegnam. Dziękujemy jak zwykle za tydzień z RGS, za to, że spędziłyście z nami te kilka chwil. Widzimy się w kolejnych vlogach u nas na kanale i do zobaczenia. Cześć! My